Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Paweł. Dzisiaj na odcinku Jozua Kimmich, podobnie łączony z Barceloną, i Demolka w derbach Mediolanu. Tak więc nie przedłużając, przechodzimy do tematu. Jozua Kimmich od kilku miesięcy jest łączony z Barceloną. I choć niemieckie media zaprzeczają, to hiszpańska prasa podgrzewa temat. Według katalońskiego dziennika Sport defensywny pomocnik nie jest szczęśliwy w Bayernie. Hiszpańskie media podgrzewają temat przenosin Kimmicha do Barcelony. Pomocnik nie jest zadowolony z gry w Bayernie, co przykuwa uwagę Barcelony. Jeżeli reprezentant Niemiec nie przedłuży kontraktu, który wygasa 30 czerwca 2025 roku, to Duma Katalonii w letnim okienku transferowym w 2024 roku może spróbować ściągnąć go do siebie. Na pewno nie będzie to takie łatwe, gdyż Barcelona ma kłopoty finansowe. Na plus Dumy Katalonii działa fakt, że Kimmich nie może dogadać się z Tomasem Tuchelem, a w dzieciństwie jego idolem był Xavi Hernandez. Ale na rozwiązanie całej sytuacji będziemy musieli troszeczkę poczekać. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do demolki na San Siro, gdzie Inter upokorzył odwiecznego rywala AC Milan aż 5-1, ale po kolejności. Piąta kolejka w Serie A zapowiadała się niezwykle ciekawie, a w niej doszło do dwóch hitowych starć. Na sam początek Juventus zmierzył się z Lazio i stara dama wygrała z Rzymianami 3-1. A o 18:00 do akcji wkroczyli piłkarze Interu i Milanu. Przed piątą kolejką obie drużyny były niepokonane, więc derbowy mecz numer 201 zapowiadał się wręcz, że będzie wyrównany. Nic bardziej mylnego. W to spotkanie znakomicie weszli podopieczni Simone Inzaghiego, który szybko objął prowadzenie. Bramkę zdobył Henrik Mkhitaryan, który oddał strzał obok Mike'a Maignan. Zdobyta bramka wywołała spore oburzenie wśród kibiców i zawodników Milanu, którzy domagali się odgwizdania faulu Marcusa Thurama, który po odbiorze piłki uczestniczył dalej w akcji bramkowej. Arbiter analizował sytuację sędziami VAR, jednak nie dopatrzył się faulu i gol został uznany. Podopieczni Simone Inzaghiego mocno naciskali rywala, który nie potrafił zareagować na intensywną grę. W poprzednich spotkaniach Milan stracił tylko dwie bramki, ale grał z niżej notowanymi przeciwnikami, którzy nie potrafili poważniej zagrozić bramce Maignan. Inter pokazał wszystkie błędy i wady Milanu i wykorzystywał każdy, nawet najmniejszy błąd. Milan próbował odwrócić przebieg spotkania, ale pojedyncze zrywy nic nie dawały, a Inter z każdą kolejną akcją zyskiwał coraz to większą przewagę i spychał podopiecznych Piolego do coraz to głębszej defensywy. A w końcówce pierwszej połowy na 2-0 podwyższył Thuram. W drugich 45 minutach obraz gry się nie zmienił. Inter dalej był stroną przeważającą. Podopieczni Simone Inzaghiego prezentowali przy tym efektywny i efektowny futbol. Dobre podanie Theo Hernandeza i finalizacja Rafaela Leao wlała w serca kibiców Milanu nadzieję. Milan starał się pójść za ciosem i doprowadzić do remisu. Rossoneri szukali swoich szans w szybkich kontrach. Natomiast brakowało finalizacji. W 69 minucie Inter pokazał Milanowi, co znaczy gra zespołowa. Szybko przenieśli ciężar gry pod bramkę Maignan, a tam sprzed pola karnego strzał oddał Henrik Mkhitaryan. Piłka odbiła się jeszcze od Thiawa i zmyliła Mike'a Maignan. Chwilę później sędzia wskazał na 11 metr za faul Theo Hernandeza na Lautaro Martinezie. Do piłki podszedł Hakan Çalhanoğlu i podwyższył na 4-1. W doliczonym czasie gry gwóźdź do trumny Milanu dobił Davide Fratesi i Inter mógł cieszyć się z kompletu punktów i triumfu nad lokalnym rywalem. Natomiast Milan musiał przełknąć gorycz upokarzającej porażki. Inter z kompletem punktów jest liderem. Milan ma 9 oczek i jest trzeci. Także, moi drodzy, z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, byście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, miłego popołudnia i cześć!